Brak samodzielności, przygotowania do wejścia na rynek pracy i poruszania się po nim. Bierność zawodowa i wykluczenie społeczne. To problemy, z jakimi na starcie w dorosłość, zdaniem specjalistów, borykają się wychowankowie domu dziecka. Dzięki projektowi Nawigator Zdobywców Przyszłości sytuacja ma się zmienić. Idea projektu jest skoncentrowana na takich zajęciach z dziećmi i młodzieżą, które pozwolą ocenić ich dobre strony, ich braki, także w zakresie wiedzy o instytucjach, które pozwolą im pomóc w momencie, kiedy opuszczą tego rodzaju placówkę. Wszystkie zajęcia, zarówno i grupowe, i indywidualne, sprawiały dzieciom olbrzymią radość i dzieci były bardzo pozytywnie do tego nastawione. W projekcie jest jeszcze, myśmy już zaczęli pracę wolontariuszy z dziećmi i jest jeszcze planowana praktyka zawodowa. Dzieci mają szansę ocenić swoje mocne i słabe strony, że mają szansę przy pomocy swoich trenerów, wychowawców, doradców, mają szansę ustalić, jakie są ich zainteresowania, czym mogłyby się po opuszczeniu edukacji i pobycie w domu dziecka zajmować. Jakie szanse daje im po wyjściu z tego rodzaju placówki, chociażby taka instytucja jak urzędy pracy, zarówno powiatowe, jak i nasz wojewódzki, organizacje pozarządowe. To innowacyjny projekt w fazie testowania. Na razie w 3 domach dziecka, w Sanoku, Skopaniu i Wolicy. Jeśli się sprawdzi, będą mogły korzystać z niego także inne placówki. Jeżeli projekt przejdzie tę fazę, jeżeli opracowane zostaną produkty w postaci specjalnych poradników, takiej księgi dla wychowanka, w której on będzie zbierał czy składał wszystkie swoje osiągnięcia, swoje notatki, swoje zapiski, to później być może ten projekt będzie upowszechniany i popularyzowany także wśród innych placówek. W Sanockim Domu Dziecka przebywa obecnie 23 dzieci z województwa podkarpackiego, śląskiego i małopolskiego.